PKO BP jest kolejnym bankiem, który zdecydował się w oficjalny sposób ostrzec swoich klientów. Czeka na nich bowiem zagrożenie ze strony oszustów, którzy poprzez złośliwe oprogramowanie wykradają kody oraz hasła. W jaki sposób się przed nimi zabezpieczyć? Na stronie internetowej PKO pojawiło się oficjalne ostrzeżenie skierowane do wszystkich klientów. Bez wątpienia powinny się z nim jednak zapoznać także osoby, które korzystają z usług innych banków, ale są narażone na podobne zagrożenia. PKO BP przestrzega swoich klientów. Pojawiają się kolejne wersje złośliwego oprogramowania, które podszywa się pod komunikaty aplikacji mobilnych lub serwisów transakcyjnych. Szkodliwe oprogramowanie może przekierowywać kody SMS, wyświetlać fałszywe ekrany logowania do aplikacji, wymagające podania dodatkowych danych i w ten sposób wyłudzać dane dostępowe do serwisów transakcyjnych i aplikacji mobilnych, czytamy w komunikacie. Aby zabezpieczyć się przed działaniem ewentualnych oszustów, powinniśmy dokładnie sprawdzać źródła, z których pobieramy bankowe aplikacje. Dodatkowy wymóg instalacji certyfikatów bądź sterowników także może się okazać wskazówką, że mamy do czynienia z osobami, które czyhają na zawartość naszego konta. Jak ochronić się przed oszustami? Poza tym przy logowaniu do aplikacji powinniśmy używać jedynie sekwencji PIN. Jeżeli natrafimy na żądanie podania innych kodów dostępu, powinniśmy zrezygnować z używania nieoficjalnego najpewniej narzędzia. Warto także uważać na to, kto ma dostęp do wiadomości SMS od naszego banku. Im więcej osób może je przeczytać, tym oczywiście większe prawdopodobieństwo wykradzenia naszych środków.